Hej, hej, witam w drugim odcinku układania kostki Rubika. Z tej strony Przemo, siemano na kanale Raptor 10111. W tym odcinku powiem Wam, że jeśli kostka Wam się bardzo szybko obraca, którą już kupiliście, także mam nadzieję, że już macie, to możecie automatycznie od razu przejść do odcinka trzeciego. Jeśli Wam kostka działa wolno i chcecie, aby była szybsza, lepsza w układaniu, bardziej, żeby Wam się tak palce nie męczyły podczas jej przewracania, to będzie nam potrzebnych kilka rzeczy. Łyżeczka, miseczka i mydło. Najpierw mydło damy pod wodę. Dobra. Teraz bierzemy kostkę Rubika. Przekręcamy ją tak, żeby jeden z tych boków był dokładnie tutaj w rogu. Bierzemy łyżeczkę i wpychamy dokładnie tutaj pod ściankę i naciskamy. O, i kloceczek wyszedł. Dajemy go do miseczki, tak jak inne wszystkie kloseczki. Znowu kolejny klocek. Pamiętajcie, żeby do tego najlepiej noża nie używać, żeby się nie pokaleczyć. Dobra, zostaje taki krzyżak. Tylko środkowe kolory. Teraz bierzemy krzyżaka, nasze mydełko i mydlimy tu w środku wszystkie ścianki. Teraz bierzemy jakikolwiek klocek, gdzie ma tylko dwa kolory, czerwony, niebieski, szukamy, czerwony, niebieski, on idzie tutaj, dobra, mydlimy go wszędzie oprócz na tych kolorach. I wkładamy tutaj. Teraz najlepiej kolejny jakiś kolor. Akurat wyszedł niebieski, biały. Kolor, który jest przy jednym z kolorów, który daliśmy przed chwilą. Niebieski, biały jest tu. A teraz pewnie jak się domyślacie, musimy znaleźć kolor czerwony, biały, niebieski. Znalazłem. Mydlimy. Jak mydło zaczyna być suche, należy znowu je dać pod wodę. Jest. Teraz biały i czerwony. To można nawet wysypać, żeby było łatwiej. Dałem tam, żeby się klocki nie pogubiły. To oczywiście
Te klocki można sobie przewracać w różne strony. Biały, zielony może być. Także klocki najlepiej wkładać tutaj w rogi. Teraz biały, zielony, czerwony. Zielony, czerwony. Obracamy lekko, dajemy. Teraz pomarańczowy, zielony. Pomarańczowy, biały, zielony. Nawet jeśli macie te same kolory, możecie w takiej kolejności zrobić, jak ja robię teraz. Pomarańczowy, biały. Pomarańczowy, biały, niebieski. Pomarańczowy, niebieski. Zdarza się, że klocek spadnie po namydleniu. Dobra. Dobra. Nie zostało tutaj. Żółty, czerwony. Żółty, czerwony, zielony. Żółty, zielony. Ja już wielu osobom w życiu tyle tych kostek namydliłem. Żółty, zielony, pomarańczowy. Bardzo, bardzo dużo, ale do dzisiaj wiele z tych osób kostki Rubika nie może ułożyć. Także mam nadzieję, że dzięki moim poradnikom w końcu im się uda. Pomarańczowy, żółty. Teraz boki, rogi w sumie, rogi. Żółty, czerwony, niebieski. Czyli potrójne kolory. Niebieski, żółty, pomarańczowy. I niebieski, żółty. Czyli tak jak wyjmowaliśmy, tutaj na rogu dajemy ten klocek. Tak wkładamy. Jest cała kostka ułożona. Mydło niepotrzebne. Łyżeczka i miseczka niepotrzebne. Obracamy teraz. Chociaż możemy nawet nad miseczką wracać, bo trochę mydła będzie lecieć. Bardzo fajnie szybko teraz się obraca. Super. No cóż, pozostaje nam umyć ręce. Ręce powycierać. I teraz wziąć kostkę Rubika i dokładnie ją też powycierać. Tak, żeby wyglądała na funfel, nówkę, nie używkę.
No teraz ta kostka tak z 4 razy szybciej się obraca. A jak będziecie już jeszcze bardziej ćwiczyć, obracać, to będzie się obracać jeszcze szybciej. Bo się to mydło wyrobi. Polecam wam co kilka kostek to mydło jednak jeszcze bardziej nawodnić. To wtedy będzie jeszcze lepiej. Gdy to zrobicie lub gdy macie kostkę, która bardzo szybko się obraca, zapraszam na filmik trzeci. To mówił Przemo, zapraszam na Instagrama i Facebooka. Hej, hej!